Żeby zachować zasadą demokracji, ja się was pytam. Jedyne co ma sens, to lewaty wydzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą lepszy jest świat. Zaczynamy lewatywy mózgu w czwartek, czwarteczek 25 kwietnia 2013 roku, w którym to roku i kwietniu nie ma do kogo gadać, albowiem przyszło lato, nie to co wiosna tydzień temu, teraz już jest lato i wszyscy chodzą sobie, nie wiem co się dzieje z pogodą w Polsce, nie wiem, to straszne, skandal, to Żydzi, albo Ruscy, albo UFO, kosmici. Nieważne. Jak chcesz coś powiedzieć, dlaczego jest ponad 20 stopni 25 kwietnia, mimo że 10 kwietnia było 5 stopni, albo minus 5 czasami, no to zadzwoń 222-95-321. A dzisiaj mam wam do powiedzenia skandaliczne informacje różne. Tyle mam, że nie wiem od czego zacząć, ale normalnie jestem jakiś przybity dzisiaj, bo... przypomniałem sobie, a nie wiem, dobra, może wiedziałem, może nie wiedziałem, ale już wiem, na jakim poziomie są dzisiejsi polscy gimnazjaliści, zwłaszcza w porównaniu, i porównanie to zobaczycie dzisiaj za minutkę. Ale ja pozdrowię kogoś na czacie. Na czacie się znajduje kilka osób. Czat jest na stronie www.kontestacja.com i należy tam wejść i pogadać. I Lukas Moll, nie wiem dlaczego, pyta, zabili Jarosława? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Coś wiesz? Ja nic nie wiem. Jarosław książkę napisał. To jest temat, a nie coś gimnazjeść. No. Wiecie, jakie jeszcze tematy? Wiecie, jakie tematy są w ogóle w radiach? Na przykład w Radiu Tok FM jest takie. Znaczy to jest... No tak, to chyba w tym radiu, albo w innym. Że dziecko zostało wyproszone z kolejki po obiad! Skandal! I to jest skandal, to jest w ogóle sprawa, żeby się zainteresować. Nie wiem, prokuratura, czy coś, ja nie wiem. No ale właśnie o co tu chodzi? No, że rodzice nie zapłacili za obiady, no więc dziecko nie dostało obiadu. No to skandal! Skandal jest... Ja nie wiem, na czym polega ten skandal. Mi się wydawało, że to jest kompletnie normalna sytuacja, taka jak codziennie się zdarza. Na przykład idę do sklepu kupić sobie piwo i nie mam pieniędzy, nie dostaję piwa. Koniec historii. No to czym się różni ta historia od tego, że rodzice nie zapłacili za obiady, dziecko przyszło na krzywy ryj, nie dostało obiadu i powiedzieli, żeby tu nie stało w tej kolejce. No i koniec. No więc, ale... Popatrzcie, bo to jest mentalność człowieka Polaka, takiego specyficznego, może nie Polaka, może człowieka ogólnie, który nie zapłacił za obiad, dziecko nie dostało więc obiadu, po czym wziął i napisał do mediów, że to skandal, że nie dostał obiadu. What the hell? Więc rodzice zalegają z opłatami, no właśnie, a teraz rodzice się, znaczy nie rodzice, tylko reprezentanci szkoły podstawowej, dyrektor dokładnie, numer jeden, pani Mariola, mówi, że winę ponoszą sami rodzice. No to skandal! Jak można zwalać na rodziców to, że się nie daje obiadu głodnemu dziecku i tak dalej, bla bla bla, nie? Nie wiem, czy to ktoś się tym jeszcze w ogóle przejmuje takimi newsami. Może się przejmuje, bo właściwie poziom ludzi jest... No, ostatnio umysłowy taki, no, wiecie, woła o pomstę tu i tam. Co jeszcze? Aha, jeszcze tak jedno pytanie padło w tym wywiadzie, że ten rodzic, co uważa, że to wszystko skandal, że jak on nie płaci, to nie dostaje, to jest, nie, w ogóle nie do pomyślenia w cywilizowanym kraju. To on jeszcze uważa, że jak dziecka nie ma w szkole, to czy on może przyjść z pudełkiem i odebrać porcję obiadu, która się dziecku należy? No dobra, no to w sumie by było nawet już bardziej uzasadnione, chociaż jakieś takie dziwne, że przychodzę z pudełkiem, pani mi tu nawali, zupę, ja sobie pójdę. No nie, no ja bym powiedział, no czemu nie? A dyrektorka szkoły z kolei mówi tak,
że nie możemy tego zrobić. A? Dlaczego nie? Właściwie zapłacił, to chyba zmoże, nie? Zapłacił, kupił, no to ma, nie? A ona mówi, że nie, bo to chodzi o higienę i wymogi sanepidu. Bo co by to było? I mówi, proszę sobie wyobrazić, co by było? To jest takie właściwie odpowiedź na każde pytanie. Co by było? Proszę sobie wyobrazić. Jeżeli ja czegoś nie robię, co powinienem, to zawsze mogę odpowiedzieć, zapamiętaj, zawsze mogę odpowiedzieć, a co by było, gdyby? I tutaj wyjaśniasz idiotyczną, absurdalną sytuację, która się nie ma prawa zdarzyć, a jak się zdarzy, to raz na 10 milionów przypadków. No więc ona na przykład wymyśliła takie. Co by to było, gdyby to pudełko było niezbyt czyste lub z jakąś bakterią, która dostałaby się do porcji szkolnego obiadu i wyszłoby, że to wina szkoły. No więc nie wiem, czy pani dyrektorka wie, ale w każdym pudełku jest jakaś bakteria. W każdym jednym. I każde pudełko z medycznego punktu widzenia jest niezbyt czyste. Bo tylko kompletnie, totalnie sterylne pudełko może być idealnie czyste, których takich pudełek nie ma. Więc takie trochę, nie no, dyrektorka mówi, że gdzieś może być bakteria. No i co się stanie? No co? Nie wiem. No i ona mówi, że wyszłoby, że to wina szkoły. Dlaczego? To miało być wina szkoły. To rodzice przyszli przecież po obiad. Ja się pytam, o co tu chodzi w ogóle? Więc najpierw rodzic się czepia. W ogóle, czy tu jest coś normalnego jeszcze w tym kraju? Nie wiem. Człowiek kupuje obiad dla dziecka, nie? No to kupuje, to powinien go dostać. A tu się okazuje, że nie, bo to wina szkoły i że to nie może go dostać, bo to sanepid, bo co by to było, nie? Z drugiej strony rodzic nie płaci za obiad, a chce, żeby dziecka nie wywalili z kolejki po ten obiad, bo ono źle to przeżywa. No to jak źle przeżywa, to trzeba było zapłacić, nie? A tu się okazuje, nie, też nie, to też skandal. To ja nie wiem, jakie tu zasady obowiązują. Ja już się boję iść do sklepu. Może w tej szkole najlepiej by było tak, żeby jak przychodzi rodzic po obiad, to żeby przyszedł z podaniem, czy może obiad, oraz z oświadczeniem, że w razie czego to jest jego wina, jak w pudełku będzie bakteria. Bo w pudełku właśnie zawsze jest bakteria, więc powinien dwa oświadczenia mieć. Bo już oświadczam, że w tym pudełku są następujące bakterie. I wymienia. Po drugie, oświadczam, że w razie gdyby tam były te bakterie, rzeczywiście i coś się stało, to jest moja wina, bo ja kupiłem ten obiad, a niczy inny, nie rozumiem tego. Dyrektorka szkoły zakończyła ten cały wywód z tekstem. Musimy przestrzegać norm. No tak, norm przestrzegać. No to dobrze, no to wiecie co. Można by więc w konstytucji zmienić trochę, bo teraz jest taki głupi zapis, że w Polsce, Polska to jest kraj i tego, równości społecznej, rynkowej i coś takie. Ja bym powiedział, zastąpił to jednym zdaniem, Polska to jest kraj przestrzegania norm, a normy precyzuje szereg ustaw, nierzadko są sprzecznych i ogólnie zwalanie wszystkiego na wszystkich jest normą taką nadrzędną w Polsce. I żyjmy sobie zdrowo i szczęśliwie, przestrzegając wszystkich głupich norm. Dzwoni futrzak, cześć futrzak. Tak, dzwoni futrzak z środka lasu, ptaszki śpiewają, ale oczywiście raportu Martina na antenie kontestacji nie ma. No to już jest. Na żywo słuchać. Należy wleź na www.kontestacja.com tak, i tam będziesz tak. Mógł słyszeć tak wszystko. Smartfonem mam wejść na ten, dokładnie. Nie da rady. Da radę, ja wchodzę i działa. Mówisz smartfona? Pewnie. Da radę? Oczywiście, pewnie, że tak. No. Żaden problem. No, ale tym razem chyba nie dam rady. Ja nie wiem dlaczego, no ale dobra, jak uważasz. Ale niestety wszystkie audycje na żywo będą nadawane tym systemem, bo jest to system lepszy i nowszy o jakieś 15 lat w porównaniu z tym, który był do tej pory. Więc spoko. A czemu nie może być równolegle na antenie kontestacji? Może być, ale mi się nie chce. Bo to jest dużo roboty, dodatkowy komputer, jeden facet dodatkowy do obsługi i takie różne rzeczy. Nie mówiąc o tym, że $150 więcej, więc... Musi być to facet? Nie może być to kobieta albo, nie wiem, może. Automat? Była kobieta, automat nie może być niestety, za dużo grzebania nie się może być. Dobra, nieważne techniczne rzeczy, coś konkretnego, opowiedz mi, albo nie wiem, już wreszcie co chciałem zapytać, zapomniałem. No, ja ci się zadeklaruję, że ja ci to zrobię, okej? No nie za bardzo, deklaracje mi nie wystarczą, chodzi o to, żeby to zrobić.
ale możesz to zrobić dla wszystkich właściwie, czyli retransmitować program ze strony www.kontestacja.com na nasz shoutcast, żeby mogli sobie ludzie słuchać i tak, i tak. Nie ma problemu, to ja się rozłączam i się do ciebie odezwę. Dobra, no to dobra, to cześć, na razie. Przecież ja nie wiem, jak to będzie działać, jak on jest w lesie, w Niemczech albo w tramwaju. Zawsze jak dzwoni Fuczak, to jest gdzieś na zmywaku, w tramwaju, w Niemczech, w lesie, nad plaży, nad morzem, na szczycie góry. Ja nie wiem, jak go chcę nadawać w trakcie audycji. Dobra, nieważne. Ja mam lepszy temat. Odbyły się gimnazjalne egzaminy. I teraz ja chciałem wam pokazać mniej więcej... Jaki poziom reprezentują wiedzy gimnazjaliści? I teraz od razu mówię tak, że ja jestem sceptyczny co do takich programów typu matura to bzdura, no bo to się robi tak, jak tutaj mówił jeden ze słuchaczy na czacie przed audycją, że bierzesz 100 osób, wśród nich się znajdzie 5 kompletnych debilów, takich kompletnych, więc wycina się wszystkich pozostałych, bierze się tych 5 najgłupszych i pokazuje się, o, proszę bardzo, jacy głupi ludzie. No nie? No to ja to biorę pod uwagę. Ale... biorąc to wszystko pod uwagę, mi się i tak wydaje, że gimnazjalista, który właśnie dopiero co zdał egzaminy gimnazjalne, potrafi odpowiedzieć na tak proste pytania, które właściwie sześciolatek powinien już znać. No taki po edukacji domowej to by znał, no ale powiedzmy, że no, nawet 8-latek, 10-latek. Nie, posłuchajcie po prostu i mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto weźmie w obronę tych gimnazjalistów i powie, że no rzeczywiście mają prawo nie wiedzieć tego, co właśnie za chwilę usłyszycie. Przy okazji gratulacje dla człowieka, który zmontował ten program. Ja tylko fragmenty wyciąłem, żeby wam pokazać, o co chodzi, zacytować, a resztę możecie zobaczyć na YouTube. Ile dni ma rok? 300. Tyle, ile trzeba. 364. 356. Nie wiem. Łatwy. Mi sprawdziło osobiście tylko jedno zadanie, trudność. A jak wyjdzie, to zobaczymy, kiedy dostaniemy odpowiedzi. Spoko, mam jeszcze tak kilka łatwych pytań. Ile dni ma rok? 360. 362. 2 metry to ile centymetrów? Co? 2 metry to ile centymetrów? Yes. Weź, drugiego zapytaj. Albo... Drugiego. Dobra, to drugiego zapytam. Jeżeli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to 3 jajka gotują się ile? Nie, no mas kamieni. Dobra, co jest cięższe, kilogram piór czy kilogram kamieni? No to jest... Kamieni! Kilogram kamieni. Jeżeli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to 2 jajka gotują się ile? No 6. 6. 6. No jeżeli jajko jedno gotuje się 3 minuty, to 3 jajka gotują się? Tak. Chyba, nie wiem. Ale jak tak? No nie wiem. Jakoś tak. Kwadrat ma pole 64, to ile wynosi jego bok? 23. Nie wiem, ja matematyki nie umiem. Jak jest wzór na pole kwadratu? No nie wiem, no ej, miało być łatwe. Kaśka. Pole kwadratu? Wzór na pole kwadratu. Pole kwadratu? A plus A? Nie, coś w stylu. A wzór na pole kwadratu? Nie. A jakie mamy kontynenty? Możesz wymienić? Kontynenty. No. Tyle, ile potrafisz. No popytaj. Nie, ja nie wiem. Tak, widzicie, zaraz wam puszczę jeszcze końcówkę, ale widzę już, że na czacie ludzie mają komentarze do tego materiału, więc tak. To nie tylko gimnazjaliści są tak tępi, nie? No, nie wiem. I oczywiście, że jak się bierze 100 osób, to tam można te 5 wybrać. Dobrze, ale mi się wydaje, że żaden gimnazjalista nie ma prawa zdać jakichkolwiek egzaminów, kiedy nie wie, jak policzyć pole kwadratu, ile jest dni w roku i ile centymetrów mają 2 metry. Ale gdyby nawet, załóżmy, że wzięli taki odsetek kompletnie tępych i nawet ci tępi zdali te egzaminy jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, ale oni mówią, że były łatwe i że zdali. Prawdopodobnie zdali rzeczywiście te egzaminy, nie wiedząc no takich raczej prostych rzeczy, ale nie wiem, co chciałem powiedzieć, mnie to trochę wbiło w ziemię. Nie, dokończę tego, bo zobaczcie do końca ten materiał, zwłaszcza rozmowy z kimś, kto dla odmiany no, jest ciut inteligentniejszy
I pokazał, że jednak no, można wiedzieć takie rzeczy. Ile potrafisz? Nie wiem. Z geografii to było łatwe, same ABCD i to łatwe, tylko jakieś diagramy i tyle. Trudny był? Nie, łatwy był. Czy banalny, poradziłeś sobie? Tak, no, jak zawsze. Ile dni ma rok? 365. Parę kwadratu. A razy A. Co jest cięższe, kilogram piór czy kilogram kamieni? Równo jest, panie. Jeszcze, jeżeli jedno jajko gotuje się 3 minuty, to dwa jajka gotują się ile? Też 3 minuty. Dobrze, dziękuję bardzo. Dało się. To niesłychane, ale wychodzi na to, że gimnazjalista w garniturze, świeżo po egzaminie, jest nieporównywalnie głupszy od pierwszego z brzegu lumpa. Może dlatego, że lump się uczył w szkole PRL-owskiej, a gimnazjalista w wolnej Polsce, w której ewidentnie wychowuje się kompletnych debilów. To już nawet nie jest debil. Trzeba znaleźć nowe pojęcie tego słowa. No, hej, no bez jaj. Pytanie jest tendencyjne. No, dziewczyna mówi, że hej, miało być łatwe, a ty mnie pytasz, jak policzyć pole kwadratu? To jest za trudne, tak? Ile dni ma rok? Za trudne. Ile jest centymetrów dwóch metra? Za trudne. Ile się gotują dwa jajka, jeżeli jedno się gotuje 3 minuty? Za trudne. Tendencyjne. Czy jest w ogóle... Nie wiem, choćby nie wiem, jak głupi był to odsetek. Nie można nie wiedzieć takich rzeczy, no... Dobrze, ja wyciąłem jakieś takie bardziej rzeczywiście pytania typu, no, którą planetą od Słońca jest Ziemia? No dobra, można nie wiedzieć, można się pomylić. Dobrze, jak się wie w ogóle, co to jest Ziemia, ale no, nie umieć liczyć, dodawać, mnożyć, wiedzieć po paru latach nauki i matematyki, jak się liczy pole kwadratu, jednocześnie mówić, że egzaminy były łatwe i że spoko zdałem, nie ma problemu, wypełniłem ABCD. Spoko było. Zdałem, spoko. Geografię. Jakie są kontynenty? Da. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nic nie wiem. Ale zdałem egzamin. Brawa dla szkolnictwa polskiego. No, więc jakby ktoś się zastanawiał, czy przyjąć do pracy, w której potrzeba minimum wiedzy jakiejkolwiek rozgarniętości, dodawania, mnożenia i bardzo podstawowej wiedzy na minimalnym poziomie, no tuż po podstawówce, powiedzmy, to niech zatrudni lumpa. Bezdomnego, prawda, bezrobotnego lumpa, pijanego i śmierdzącego, bo on ma więcej mózgu niż gimnazjalista po egzaminie. Ja! No dziwię się. Nie, ale niech ktoś zadzwoni i weźmie w obronę tych ludzi, bo ja może rzeczywiście przesadzam im i może to było rzeczywiście bardzo tendencyjne. No było tendencyjne, ale no... Jak bardzo? Cześć, witam, hej. Wiesz co, ja myślę, że to najważniejsze jest wiedzieć, że Słowacki wielkim poetą był. Tak, i wiedzieć, jaka jest odpowiedź na pytanie, czy A, B, C, czy D. I najpierw nauczyć się jej na pamięć. A ja myślę, że z tym lumpem to trochę przesadzili, że tak przygotowali go, no bo on trochę za szybko odpowiadał, żeby to... Nie, ja to zmontowałem, bo to był tylko kawałeczek, więc możesz sobie cały zobaczyć na YouTube. Bardzo dobre nagranie, świetne nagranie. Gratuluję autorom. A ja tutaj tylko cytuję, a całość to na YouTube. Nie, no po prostu wzięli go i on podpowiadał. Znaczy odpowiadał. Mój kolega pracuje jako programista w Ericssonie polskim. I on miał taką bardzo ciekawą sytuację, gdzie rekrutowali doktora pewnej uczelni, który uczył ludzi, znaczy studentów programować. No. I jego szef mu tam opowiadał z rekrutacji. No i zapytali tego doktorka, dlaczego chce pracować komercyjnie. No i on powiedział, że ma dość pracy z gąbami i że chciałby spróbować pracy komercyjnej, coś tam, no, żeby coś robić, że tak powiem, ambitniejszego. No i po testach okazało się, że on podstawowej wiedzy programistycznej nie ma. No, uczył w szkole, tak? Dlatego uczył na studiach. No to jest jedyna możliwość. Zresztą mnie też uczyli na studiach i ja nie wiem, czy oni jakąkolwiek wiedzę praktyczną mieli, bo oni uczyli tylko tak samej teorii, jakiejś tam filozofowania programistycznego. Tak, skończyłem studia akurat inżynierskie informatykę i mam takie doświadczenia, że jeśli ktoś, ten wykładowca jednocześnie robił coś w praktyce, tym zawodem się parał, że tak powiem, a uczył studentów tak w ramach dodatku
do tego wszystkiego, bo chce się podzielić wiedzą, to wtedy to z człowieka można było bardzo dużo się dowiedzieć. Chętnie zawsze się dzielili tą wiedzą, zawsze można było dopytać, a jak ktoś się z tego utrzymywał, no to była po prostu chałtura. No widzisz. Co by się zgadzało ogólnie z tym, co chyba już wiemy, że właśnie poziom uczenia w polskich szkołach, właśnie to jest antypoziom. Ci ludzie oduczają, a nie uczą. To już nie jest poziom zerowy, to jest niżej. Otóż to, oni oduczają wręcz. Masakra. No dobra, dzięki za telefon. No, dzięki. Na razie. Wiecie co, bo ja rozumiem, że tak młody, głupi człowiek i tak dalej, ma prawo nie wiedzieć czegoś tam wszystkiego, ale jak się porówna z nawet, kurde, to jest lump, bez jaj, to jest lump, a to jest gość, co chodzi do gimnazjum, no. Czytałem jakieś książki o dawnej Polsce, kiedy jeszcze były te wcześniejsze gimnazja i przedwojenne takie. I ludzie, no poziom według tego, co tam piszą, był nieporównywalnie wyższy niż dzisiaj. A to było ile? No prawie 100 lat temu. Nie no, trochę mniej. Ale nawet za PRL-u, no patrzcie, no to jest lump, to nie jest gość, który sobie czyta, ile wynosi pole kwadratu. On nie ma prawa już tego wiedzieć. On ma mózg przeżarty wódą, a ten gimnazjalista ma to świeżo w szkole. Choćby nie wiem, jak był tępy, jak można tego nie wiedzieć? Jak? Ja sobie nie rozumiem, jak można być do tego stopnia zdebilałym gościem. To już ja tutaj teraz zrobię chyba konkurs, jak nazwać gimnazjalistę, bo słowo debil to jest dla niego honor, zbyt duży. Więc to, co pan Janusz mówi, to nie jest prawda. Debilem, debilem. Debil do debila, nie do debila, debilu. Nie, debil nie jest. Oczywiście, to nie są debile. I tutaj pani ma rację, to nie są debile. To są ludzie o wiele niżej. Dzwoni Remol, cześć Remol. Jestem już? Tak. O, fajnie. Bo słuchaj, bo chciałem ci powiedzieć, że tyle się mówi, że szkoła uczy wielu niepotrzebnych rzeczy, że zaśmieca się głowę. No to jak tutaj dzieci są odśmiecone, to ty nagle mówisz, że o ja, nic nie wiedzą. Jakie te pematoły. No to jest argument mocny, nie wiem nawet jak odpowiedzieć. Rzeczywiście, szkoła odśmieca młodych ludzi z wszelkiej wiedzy. Znaczy, potrzebnej, niepotrzebnej, czyli działa jak... Zostaje w takim razie otwarte pytanie, co oni wiedzą. Ale jak no obsługiwać komórkę? To jest kwestia na osobną rozmowę. Ale no tak jak mówię, no... I polska szkoła to jest taki antybiotyk mózgu. Lewatywa mózgu. Lewatywa, no właśnie. Ja. Po co robisz audycję? Wystarczy, że będziesz wspierał polskie szkolnictwo. No bo ja bym chciał, tak żeby... Serio, to troszkę poziom taki, no to jest wiedza w większości elementarna i trochę szkoda, że przez 9 lat im się nie udało tego wbić do głowy. No ja celowo wybrałem takie rzeczy, do których się już nie można przyczepić, no bo do pytania, ile centymetrów jest w 2 metrach, no chyba się już... No nie muszę powiedzieć, że to za trudne pytanie, niepraktyczne, tendencyjne. No nie da się już nic powiedzieć. No liczenie pole kwadratu, to rozumiem, że może być rzadko używane w życiu, ale nawet nie o to chodzi, czy jest używane, tylko jak można nie zapamiętać albo nie wyliczyć sobie tak zupełnie banalnej rzeczy. To znaczy, że ktoś nie rozumie, co to w ogóle jest pole. W ogóle nie wie, co to jest wzór. W ogóle nic nie wie z tego, mimo że chodził kilka lat na matematykę. Ja. To jest tak, jakby człowiekowi robić egzamin z pisarstwa i by się okazało, że nie wie, co to jest litera A. No to zgroza. Dobrze, że przynajmniej pytania zrozumieli i jest nadzieję, że potrafił czytać. No jeden nie zrozumiał. Może czego coś gdzieś przeczytają, może coś gdzieś napiszą. To jeszcze o tyle dobrze. Jeden gość nie zrozumiał nawet pytania. Właśnie trzeba tego im podać wiedzę dobrą i w ciekawy sposób. Jaką dobrą? Jak oni się... Jak im chcesz podać w ogóle jakąkolwiek wiedzę? Oni nie mają najmniejszej ochoty się uczyć. Z tego, co opowiadają podać ci ludzie... Podać wiedzę można przez Kwejka i Facebooka. No co ty? Nie da się. Oni nie chcą się uczyć. Niczego. Co ty? Oni uważam, że nie potrzebują. Pokażesz im fajnie przedstawioną wiedzę w głupi sposób, ale jakoś przez Kwejka, czy demotywator, czy jakoś tak. No, oni zrób. Jak będzie śmiesznie, głupie, to zapamiętają. Ale oni nie mają zapamiętywać. Pewien. Oni mają myśleć. No gość zapamiętał wszystkie pytania z geografii. Jeden opowiada, że było łatwe. Zapamiętał sobie, bo wykuł. Ale nie wie, jakie są kontynenty, jak się go zapyta. No to, ale hej, jeszcze, co to jeszcze da? Chciałbym tak spostrzec, że to, że facet był źle ubrany i nie prezentował się najlepiej, to nie znaczy, że
To musiał być lump. Mógł być to po prostu zwykły bezdomny albo nie wiem. Kto. Mógł? No nie i każdy, ewidentnie... Nie każdy, kto źle wygląda i ma takie zadatki na bezdomnego, musi być lumpem. Wstydź się, Martin, tak? Ale ja nie mówię lump. Od razu po wyglądzie. Nie ocenia się książek po okładce. Lump to jest z definicji ktoś, kto źle wygląda, ogólnie jest mało czysty i się buja po ulicach, a nie ktoś, kto jest głupi. Ja nie wierzę, że jest głupi, ja tylko mówię, że prowadzi sobie żywot Menela. Ale ja nic też nie mówię, więcej, że lump to jest ktoś, kto jest głupi, tylko lump to jest taka definicja bardziej alkoholika, takiego bezdomnego właśnie. A nie wiadomo, czy on jest alkoholikiem. Ja wręcz mógłbym powiedzieć, że jest bardzo wiele osób bezdomnych, które mają jakiś poziom wiedzy, które są bardzo, no to można powiedzieć, po demowsku ogarniętymi ludźmi. Wśród nich wielu ludzi udało, po filozofii. Po prostu się nie chce starać, są wyprani. Z jakiejś bywa, nadziei bywa, to prawda. Przyszłość. No tak czy inaczej, fajnie wygląda porównanie gimnazjalisty z takim gościem. No, dzięki. No to fakt. Także tylko pozostaje właśnie to pytanie, czy jakąkolwiek ci młodzi mają wiedzę w zamian za to, co nie wynieśli ze szkoły, poza umiejętnością wejścia na Facebooka. Aha, mają wiedzę, tak. Dobra, dzięki. To Remol był optymistą. Tutaj pokazał właśnie dużo optymizmu. No na pewno mają jakąś użyteczną wiedzę. Oni nie wiedzą, ile centymetrów ma metr, ale na pewno coś użytecznego wiedzą. Coś tam muszą wiedzieć. Nie, nic nie muszą. Nie wiedzą, nie chcą, nie potrzebują i żyją sobie. Hej, witam słuchacza nowego. Cześć. Cześć, Martin Bochma z tej strony. Słuchaj. Po pierwsze, nie gadaj głupot, że pole kwadratowe nikomu do niczego w życiu nie będzie potrzebne, bo ja właśnie remontuję chatę i zastanawiam się, ile mam paneli kupić na podłogę, więc wiesz, no jak sobie pomoże długość i szerokość pokoju, no to wyjdzie mi pole kwadratu czy też pole prostokąta, no więc wiesz. No to prawda, ale gdybyś miał pieniądze, to byś nie musiał wiedzieć, byś zatrudnił fachowca, który będzie wszystko liczył i wtedy tak. No okej, ale wiesz, no gdybym miał pieniądze, no mamy też czasami samemu można się czegoś przynajmniej podstaw nauczyć, tak, bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu będzie robić, nie zawsze w życiu są pieniądze. To prawda, no właśnie, dokładnie. No. Słuchaj Martin, ja akurat pochodzę z północnej Wielkopolski, a kobietę mam w Lublinie, czyli w swoich stronach i jak do niej jadę, to czasami jeździmy do siostry jej matki na wieś, tak, ja tam pod Lubelska wieś. Kilkadziesiąt kilometrów od miasta oddalona i siostra tej matki mojej narzeczonej ma wnuczkę, która jest gimnazjalistą. I ja zawsze z nią siadam, ponieważ ona kompletnie nic nie wie z fizyki. Ja skończyłem matfiz w liceum, profil matfiz w 95 roku. Od tego czasu z tym za bardzo do czynienia nie miałem, ale po prostu jak przyjeżdżamy, to ja uczę. Po prostu uczę ją od podstaw. I teraz najlepsze jest to, a propos podejścia do nauki. Mhm. Coś tam przerabiamy, jakieś tam wzory na ciśnienie, coś takiego już nie pamiętam i ona mówi, że ona tego nie wie, bo jej nie było. No ja mówię, dobrze, to może znaleźć. I nie było, tam była chora i nie było na lekcji. No dobra, zdarza się. Ja mówię, no weź sobie odpisz. No mówię, jak? No przecież jej nie było na lekcji. I ja mówię, no słuchaj, jak pani, nie wiem, w pierwszej klasie podstawówki wprowadzała literkę P, a ciebie nie było na lekcji, to co, jej literki nie będziesz używać do końca życia? No i kopara jej opadła, tak? Teraz słuchaj, dzisiaj odbierałem dzieciaka ze szkoły. Dzisiaj odbierałem dzieciaka ze szkoły, to jest gimnazjum i z tą młodzieżą. To, że oni nie znają tam kontynentów i tak dalej, to nie jest problem. Oni to nie jest problem, to się zgadza. To nie jest problem. Oni nie wiedzą, jak się zachować w takiej życiowej sytuacji. Słuchaj, dzisiaj idę, akurat była przerwa w gimnazjum. Kilkadziesiąt dzieciaków na korytarzu, wiadomo, i przede mną idzie ojciec z dzieciakiem, który porusza się przy pomocy balkoniku i jest po porażeniu. Mhm. Niepełnosprawny, no widać z daleka niepełnosprawny, no bez tego balkoniku po prostu by się wydrżnął, albo by szedł jakby, tak jakby, nie wiem, ze 4 promile alkoholu na krwi. I te dzieciaki, żadne z nich, patrząc na niego, nie wpadło na pomysł, żeby po prostu odsunąć się, tak, żeby on przeszedł. Dopiero ten ojciec musiał ryknąć na te dzieciaki, że jak nie widzicie, że tutaj niepełnosprawne dziecko, że nie może przejść i tak dalej, oni święcie oburzeni po prostu się to odsunęli, tak, żeby on mógł przejść. Także wiesz, no oni nie mają podstawowych zdolności do zachowania się w jakichś tam sytuacjach społecznych, tak? Także to, że tam oni nie wiedzą, ile tam te jajka się gotują, zresztą pytanie było źle postawione, no bo pytanie, czy jajka gotują się jedne po drugim, czy też razem no tak, złożone tak. Ale to człowiek by przynajmniej zapytał,
Ale no, jak dokładnie, się... dokładnie, dokładnie. No. Ale słuchaj, Martin, a teraz powiem ci, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest taki podatny no, poziom edukacji w szkołach. No nie wiem jak w gimnazjum, ale wiem, orientuję się, jak to jest szkoła ponadgimnazjalna. Mm-hmm. Otóż szkoła ponadgimnazjalna teoretycznie jest obowiązkowa, ale w praktyce no, po ukończeniu 18 roku nie jest obowiązkowa do no tak. 18 roku życia. I teraz słuchaj. Problem polega na sposobie finansowania oświaty, ponieważ pieniądze w myśl reformy, teraz nie pamiętam, ale chyba pana Handkego z czasów AWS-u, pieniądze idą za uczniem, czyli ilu uczniów szkoła nazbiera, to tyle pieniędzy dostaje. Każdy uczeń, z tego co rozmawiałem kiedyś z dyrektorem jednej ze szkół gimnazjalnych, jest wart coś około 4700 groszami rocznie. Czyli jeżeli tam szkoła nazbiera 100 uczniów, no dobrze, to czyli tak w skrócie... 700 razy 100. I teraz się... słuchaj, no. Jak dostanie z gimnazjum, powiedzmy, klasa jest utworzona 25-osobowa, dostanie z gimnazjum, powiedzmy, 15 głąbów, tak, którzy się nadają do uwalenia już w pierwszej klasie, w pierwszym semestrze, i dyrektor zobaczy, że na przykład tam nauczyciel wystawił z danego przedmiotu, powiedzmy, z matematyki 20 niedostatecznych, no, no to wiesz, co zrobić to, powinien. No, to po pierwsze, rodzice jak się zbierą do kupy, że też tak powiem, to od razu jest wielki rwetes i niemalże no, szukanie innej szkoły, chęć przeniesienia do innej szkoły, no bo wiadomo, nauczyciel dużo wymaga, pole kwadratu i tam, nie wiem, kontynenty i tak dalej, no. To po pierwsze, a po drugie, no jak rodzice by mu wzięli tych 15-20 uczniów, no to jest z klasy, no to jest rozwalona klasą, automatycznie nie ma godzin do nauczycieli, tak, czyli muszą no, no, czyli się przepycha tych uczniów, bo tak, chodzi o to, żeby jest, byli. Jest nauczyciel nie kumaty, bo są kumaci nauczyciele, którzy wiadomo, przepchną, wymyślą takie no, dobra. Zadania, że ale to nie wyjaśnia, to wyjaśnia trochę, ale to trochę wyjaśnia, ja się zgadzam, ale nie wyjaśnia faktu, dlaczego uczniowie chcą być durniami zupełnymi, bo oni tylko chcą zaliczyć no, wszystko no, Martin, i no, nic nie słuchaj, uczyć. No, to jest bardzo proste, no oni się po prostu nie chcą uczyć, nie chcą pracować, no tak, no więc po prostu, wiesz, no ty też jak byłeś w ich wieku, no to wolałeś, nie wiem, po przyjściu do chaty pograć w piłkę, czy tam, nie wiem, na komputerze, czy tak, jeździć na rowerze, aniżeli uczyć się jakieś tam, nie wiem, wkuwać jakieś regułki i rozwiązywać zadania z matmy, no to jest akurat... No dobra, ale no, nie, ja to pamiętam, ja nie mówię, że no. Nie, ale... Jest różnica duża, bo ja byłem ciekawy świata i ja nie chciałem być głupim człowiekiem. Tak, ja chciałem Martin, sam dla siebie zauważ, być. Bo ja jestem mniej więcej w twoim wieku, może trochę starszy, ale myśmy mieli nasze pokolenie o wiele bardziej ograniczone źródła informacji, bo no jak też, byliśmy ciekawi świata, to trzeba było coś tam kupić, gdzieś tam jakąś gazetę albo książkę, albo iść do biblioteki i posiedzieć parę godzin i przeczytać. A w tej chwili odpalasz kompa, wchodzisz w Google cała i wiedza ludzkości. Masz czwarty świata w necie. Tak? Oczywiście. No to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego taki brak kompletnych chęci uczenia się czegokolwiek, no, umienia to czegokolwiek. No Martin, no przecież każdy rodzic swojemu nastolatkowi no chce zapewnić, nie wiem, no dom mlekiem i miodem płynący, tak? No myśmy w naszym wieku też, no... No czyli co, jak zrobi z niego debila, tak? to mu da szczęśliwe życie? Co to za rodzice? No jeżeli rodzice robią wszystko, żeby dziecko w ogóle się nie wysilało i nie... No nie męczyło się, żeby być no tak, lepszym człowiekiem, ja rozumiem, mądrzejszym. Ale no to jest... założenia, że wiesz, myśmy mieli ciężko, no to niech nasze dziecko ma lekko, tak? Ma lżej. Ale nie będzie my, miało tak? Przecież, jeżeli jak będzie dziecko debilem, to nie będzie miało lżej, będzie miało dużo gorzej. Ale mnie ty mnie tego nie tłumasz. Tu masz po sporej części rodziców, którzy są w naszym wieku. Ale ja, i wiesz, po prostu, ja nie wiem, czy... I po prostu, no wiesz, no do co myślisz, że nie rozumiem? Inaczej podchodzą niż podchodzili nasi rodzice, tak? Ja nie wiem. Wiesz co, ludzie to jednak ludzie. A we współczesnym świecie już siła mięśni w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tylko inteligencja ma znaczenie. To właśnie ta wiedza, umiejętności, umiejętność używania wiedzy, szukania wiedzy, to są najcenniejsze rzeczy. Jeszcze oprócz tego inicjatywa, przedsiębiorczość, spryt, takie życiowe obycie, no to jest dzisiaj niezbędne. Dużo ważniejsze niż kiedyś. Z całą zgadzam, ale no niestety jesteśmy w mniejszości, Martin. No powiedz to rodzicom, mówi Weksel. No to mówię to rodzicom, no to co ja tu robię? To jest program, mass media, mówię. Dobra, dzięki za telefon bardzo. Na razie, hej. To był dobry głos i całkiem mądry głos słuchacza. W ogóle nie pasuje do audycji, która się nazywa Lewatywa Mózgu, bo za dużo mądrych rzeczy w kontraście z kompletnie głupimi się robi dziwnie. Ale zadzwonił jeszcze Kołkman. Cześć, Kołkman. No, cześć, słuchajcie, ja zgłaszam taki problem,
bo ja nie mogę was słuchać online'owo z Androida. Jadę na rowerze, chcę posłuchać Martina i nie mogę, bo lecą jakieś archiwalne audycje. Wejdź na www.kontestacja.com po prostu. No tak, ale na Tun Radio coś tam, taka aplikacja na Androida nie idzie i nie mogę posłuchać mobilnie Kontestacji. A o czym jest audycja? Tak zadzwoniłem, wiesz, bo coś tam nie grało. No. O, dzisiaj jest audycja o debilach. O gimnazjalistach. No dobrze, to o gimnazjalistach, którzy są na najgłupszym pokoleniem, jakie do tej pory było w Polsce. Nie było głupszego pokolenia niż to, które jest. Nie, nie zgodzę się. A jakie było głupsze? To będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę, że się da. Już. No da się, bo nie wiem. No, na przykład na ilość dni w roku wymieniali 360, czyli to jest błąd statystyczny jak w przypadku wyborów u Korwina, nie? Natomiast... Gdzie jak na przykład mówili 240 albo coś takiego, na przykład 12 albo 52, no. Nie, będzie gorzej, Marcin, mówię ci, naprawdę. Nie strasz mnie. Ja już nie chcę tu być, jak będzie gorzej. To już będzie zbyt, nie wiem. Pozdrawiam wszystkich. Jadę sobie na rowerku do Łodzi. To jest taki plac, nic się nie dzieje. Pięknie. Spoko. Dobra, wejdź na www.kontestacja.com i słuchaj sobie przez stronę. I już wiem, trochę zmiany na kontestację, o tym powiem na koniec. Tu jest, słuchaj, to jest middle of fucking nowhere i nie ma internetu, no. Jednego tego, źródła. No to nie posyłasz dużo. Dobra, dzięki. Nie opali mi ze strony neta. Dobra, żeby było na temat, to był Kokman. A ja zrobię jakiś mały przerywnik. Bo tydzień temu puściłem takie archiwalne, kiedyś robiłem programy pod tytułem Fakty Autentyczne. Autentyczne fakty, bo są fakty i są też fakty autentyczne, wiecie, takie jest kartka i jest kartka papieru. To są zupełnie inne rzeczy. I zrobiłem fakty autentyczne, więc w tym tygodniu też, ale krótkie, ponieważ zachorował nam niestety prezenter. Więc dzisiaj jest prezenter zastępczy, ale możecie posłuchać dzisiejszych faktów w lewatywie mózgu. To będzie szybkie. Już? Fakty autentyczne. Joanna Samosiał. Dzisiaj w późnych godzinach wieczornych na łące pod Psimiem pan zabił rodzinę. Natomiast wczoraj w Sejmie przegłosowano ustawę, że zakazuje się parzyć kawę. Mówiła Janina Samosiał ze wsi Górne Dolne. Życzymy Państwu przyjemnej nocy. Niestety nie była najlepsza, ale nie udało nam się znaleźć lepszego prezentera przed audycją, więc dzisiaj takie słabe trochę. Dobra, pogadajmy jeszcze o tych gimnazjalistach, skoro już gadamy. Jacek dzwoni, cześć. No, witam cię, Martin. Cześć. Weź w obronę tych biednych chłopców i dziewczęta. Nie, ja chciałem tak nawiązać do takich swoich głębszych przemyśleń. Ja myślę, że gdyby w Polsce, i nie tylko w Polsce, gdyby było jakby takie przyzwolenie i też jakby no, po stronie państwa, ale też po stronie rodziców, gdyby było takie przyzwolenie, że na przykład, nie wiem, od 12 roku życia, tak, albo nie wiem, od 14 roku życia, tak, już byś mógł na przykład w sposób zupełnie nieopodatkowany na siebie zarabiać, tak? To by były takie firmy juniory, tak? No ale co by to zmieniło? No to by zmieniło właśnie, że ludzie nie traciliby tyle czasu na naukę, tak? Bo jakbyś miał tam 18 lat czy ileś, to czego? W zasadzie już byś miał takie doświadczenie, że mógłbyś praktycznie robić inne rzeczy, tak? Ale byś nie chciał. Ci ludzie mogą pracować jakby chcieli, ale oni nie chcą. A studenci nie mogą pracować?
A po co idą na studia dzienne wszyscy masowo? Bo nie chcą pracować wcale. Bo jest presja społeczna. Jest coś takiego jak presja społeczna. No to presja, tak. To może presję trzeba zmienić, a nie robić, wiesz, możliwość pracy od 12 lat, bo to i tak nic nie da. No tak, ale ta presja społeczna jest na przykład napędzana jeszcze dodatkowo tym, że jeżeli nie poślesz swojego dziecka do szkoły, czy że tak powiem, nie dasz mu alternatywy w postaci domowego nauczania, no to do któregoś tam roku życia możesz iść za to normalnie siedzieć, tak? Albo mogą ci odebrać prawa rodzicielskie. No dobra, ale to dalej nie wiem, co to zmienia. Czyli jak, w jaki sposób to miało być uzasadniać, a rozłączyło go? W jaki sposób miałby to uzasadniać ten brak chęci uczenia się? No skoro już gość musi siedzieć w szkole, no to niech się przynajmniej jakichś minimum nauczy, jak już tam siedzi. On już tam siedzi. To już nie to chodzi, że jego tam zmuszają, czy nie zmuszają. Nieważne, on już tam jest. Godzinami codziennie. I po tym nie zostaje nic. What? Nawet, wiesz, mi nie chodzi, ja już tutaj mówiłem o tym, że gość nie wie, jak tam pole kwadratu. Chodzi o to, że gość nie rozumie potrzeby bycia kimś, stawania się mądrzejszym. Ci ludzie byli zadowoleni z siebie, oni uważają, że nic im nie brakuje. No patrzcie na ich miny, czy oni się czują zażenowani, że czegoś nie wiedzą? Nie. Czy oni uważają, że są głupi? Nie. Oni uważają, że zdali, mają dobrą ocenę, no to są dobrze, to jest na poziomie, to o to chodziło. A fakt, że nic nie umieją, w ogóle im nie przeszkadza, bo to nie jest dla nich ważne. Oni dalej uważają, że liczy się papier. Ludzie, oni w to naprawdę wierzą. Normalnie wierzą w to. Debilem, debilem. Debil do debila, nie do debila, debil. No to naprawdę wierzą, no nie mogę. Naprawdę. Dobra, to jest Mariusz. Cześć, Mariusz. Cześć, czołem. Wierzysz w papier też? Jeszcze? Ja się zgodzę tutaj z Blachą, który napisał na czacie, bo ich rodzice w to wierzą. No, a to prawda, rzeczywiście, rodzice w to wierzą. No ale gdyby oni, znaczy rodzice nie siedzą nad nimi w szkole, nie? Więc jak ktoś się chce być na poziomie, przynajmniej, to nie jest nawet poziom, wiedzieć jakie to jest pole kwadratu i ile centymetrów ma metr, to jest, nie wiem, to jest poniżej miejsca, gdzie w ogóle zaczyna się współczesny człowiek, więc to nie jest żaden poziom, to jest, dobra, więc jeżeli by chcieli, być no, ale kimś... jeżeli oni wchodzą na dzień dobry w środowisko takie, które jest właśnie środowiskiem, które nie chce, tak, że wszyscy ci koledzy tak samo się chcą tylko prześlizgnąć, też nie mają żadnych ambicji i tak dalej, no to oni sami się trochę, jakby to powiedzieć, uważają to za normalne, tak, że to jest coś oczywistego, że się nie dąży do czegoś, że się nie stara i tak dalej. No, tak by było, a może i tak jest rzeczywiście, bo... się zastanawiam, czy oni mają jakikolwiek kontakt z życiem zewnętrznym, to znaczy z ludźmi, którzy płacą za ich mieszkanie i szkoły i to wszystko. No ale nie, no poczekaj, nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedyś skończy im się szkoła i że będą musieli coś ze sobą zrobić i skończy się życie za darmo, wakacje się skończą, nie? Nie, to wiesz, to nie wychodzi, to tak jak masz ludzi, którzy żyją całe życie na jakimś wysokim socjalu, powiedzmy we Francji. Oni nie biorą pod uwagę czegoś takiego, że to państwo kiedyś zbankrutuje i po prostu, wiesz, im zabiorą, albo ci na Cyprze. Oni też, wiesz, żyli, prawda, wszystko mieli na kredyt, było ładnie, pięknie, przecież jakbyś im, wiesz, mówił, że ej, nie da się żyć na kredyt, to by, wiesz, po prostu stykali się w czoło, a nagle by się skończyło i nagle... Ale będzie fajnie. Opowiem ci taką historię. No. Z czasów mojego, co prawda, liceum, tak, trochę wyżej niż gimnazjum. Akurat to było na zupełnie innej klasie i innym roczniku niż mój, ale zdarzyła się taka oto historia. No słuchamy, historia. Któryś nauczyciel, jak to tam zwykle bywa, sprawdzian zadał. No i po tym sprawdzianie, jak już poszły oceny, przyszedł do pokoju nauczycielskiego rodzic jednego z tych uczniów i opierdzielił tego nauczyciela, że on szkaluje jego dziecko. Na czym polegało to szkalowanie tego dziecka? Otóż nauczyciel nie mógł wyjść ze zdumienia, ponieważ rodzic go objechał, że jego syn ściągał od kolegi z ławki, miał te same odpowiedzi co kolegi z ławki i kolega dostał 4, a jego syn 1, więc ewidentnie nauczyciel tutaj, wiesz, szykanuje ucznia, wiesz, nauczyciel w ogóle w szoku, że wiesz, gość uważa, że to jest okej, okay, że to jest normalne, tak, że syn ściąga, jeszcze ma pretensje, ale faktycznie, wiesz, poszedł i zaczął sprawdzać. Już ten, wiesz, rodzic po prostu go tam na niego nakrzyczał i sobie poszedł, tak?
Więc, ale nauczyciel wziął, prawda, te sprawdziany i sprawdza, wiesz, co jest nie tak. I patrzy, no tak, tu i tu jest to samo. I faktycznie koleś przepisał od tamtego kolegi wszystko to samo, tylko nie w tych rubrykach, co powinno być. O kurde. No ładnie. A rodzic też nie zauważył, się nie przejął, tak? Rodzic usłyszał właśnie tylko tyle, że tato, ja, wiesz, tam ściągałem od Marcina i Marcin dostał czwórka, a ja jedynkę, to jest nieuczciwe. I rodzic, wiesz, jeszcze postanowił przyjść opierdzielić za to nauczyciela. No właśnie, że ta filozofia obowiązuje ciągle w Polsce, że nieważne, czy coś umiesz, czy nie umiesz, tylko że dobrze wypełnisz kawałek kartki. No. Dokładnie, i potem, wiesz, z rodziców to przechodzi na dzieci. Rany. No to wiesz co, bo ja zaczynam przestawać czuć litość, żal i empatię w stosunku do tych ludzi, którzy będąc głupi, drą mordy i mają pretensje do całego świata, bo to zaczyna być trochę... Właśnie po co się nimi przejmować, nie? Po co się przejmować strajkami kretynów? Po co się zajmować tymi, co do radia dzwonią, idiotami kompletnymi? Po co? A co zrobią? Będą drzeć mordy? Co ci zrobią? Co nam zrobią w ogóle? Przecież oni nic nie umieją, nic nie wiedzą, nie mają na nic wpływu, nic nie umieją zrobić. No to po co się w ogóle nimi przejmować? No coś jedynie mówią. Niech se mówią. W systemie demokratycznym, no nie, są ludzie, którzy lubią mieć duże poparcie, więc ich to będzie interesować, żeby takich głąbów mieć jak najwięcej. Zresztą... A nie wiem. Ja myślę, że tutaj też by się lepiej, bo nie przejmować już. Po prostu tą częścią głupią, totalnie. No bo ja nie sądzę, żeby to była większość jednak, to jest bardzo duża część, ale to jest głośna część, więc się wydaje, że tacy są, takich jest dużo, ale nie sądzę, nie. To już by dawno tego kraju nie było, jakby tylko tacy byli. A i tak niewiele mu brakuje do końca. No ale jednak ten poziom ewidentnie, jakby to powiedzieć, z roku na rok idzie w dół, co mnie na przykład wcale nie dziwi. Bo wiesz, jest na przykład więcej takich... Przede wszystkim społeczeństwu, ja mam wrażenie, że się żyje lepiej i teraz rodzice, wiesz, od razu walną ten komputerek, nie patrzą, co dziecko robi, dziecko cały czas gra, powiedzmy, i tak dalej. Jak mówiłem ci w tym przykładzie, rodzice nie mają takiego, znaczy jakby to powiedzieć, sprowadzają się, że ja swoje obowiązki wypełniłem, posłałem dziecko do szkoły, koniec. No, właśnie to zadowolenie z siebie, ludzi, którzy zrobili najgorszą robotę, jaką się da i są zadowoleni, myślą, że wszystko jest w porządku. To jest straszne. Ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy jest już sens się w ogóle nimi przejmować. Mnie najbardziej to irytuje, jak taki rodzic potrafi przez cały rok, powiedzmy sobie, olewać sprawy i nagle na koniec roku się okazuje, że to dziecko albo nie zdało, albo jest zagrożone i nagle, no to co ty robiłeś przez ten cały czas, debilu? No, co ty robiłeś? Pretensje nie wiadomo do kogo. No do niego, ale to prawda, no co on robi przez ten cały rok? No co robili ci gimnazjaliści przez te parę lat? Ja ale ten rodzic, wiesz, dzisiejsi, ani tego nie kontrolował, ani spadzał, ani się tym nie interesował nawet. I nagle, wiesz, ma pretensje, nagle, o, co to, dlaczego ci samemu nie przyszło do głowy? Czekaj, no tu akurat może i dobrze robi, bo dlaczego ma robić właśnie wszystko za dziecko? To on ma się uczyć, to jest jego życie. Tego syna. Czemu on jest takim durniem? Sprowadzają sprawę do takiego, że pośle dziecko do szkoły, dziecko wróciło ze szkoły. Pośle do szkoły, wróciło ze szkoły i potem to dziecko, wiesz, się dostosowuje, tak? Bo takie, jakby mu powiedzieć, ambicje stawiają przed nim, tak? On ma pójść do szkoły, ma wrócić ze szkoły, ma pójść do szkoły, ma wrócić ze szkoły. No to ja może by postać takie, że jak wrócisz ze szkoły i nie będziesz umiał powiedzieć, jak policzyć pole prostokąta, to ci tak zerżnę dupsko, że nie będziesz mógł iść do szkoły przez 2 tygodnie. To może by były lepsze ambicje wtedy, nie? Jakieś... No, oczywiście można też w drugą stronę, można tam nagradzać te sukcesy. O, tak, bo oni za mało mają jeszcze komórek, telewizorów, tabletów, komputerów. Nie, no to właśnie... Potrzebują więcej, to im pomoże. Właśnie tylko za efekty tam dawać komórki, tablety, komputery i tak dalej. No to... A tak to nie ma, nie zasłużyłeś. Super pomysł, czyli ktoś, kto zaczął się uczyć, interesować światem, trzeba mu teraz dać coś, co sprawi, że będzie mu wygodnie i nie będzie musiał się więcej niczym zajmować, bo mu cały czas zajmie zabawa, wygoda i brak starania się. Wiesz co? Nie sądzę. Nie. Żadnych takich. Nie. Zabijać w ludziach ciekawość, którzy dopiero co zaczęli, no, wiesz, odkryli, szczerze, że mogą być, uczyć dużo, się być na poziomie. Dużo, tak po moich obserwacjach szkolnych, to jednak dobry nauczyciel dużo daje. Daje.
Tak. Bo niektórzy nauczyciele to po prostu, wiesz, zabijają niechęć do uczenia. Ja miałem na przykład... Nie niektórzy, tylko dwóch większość. Nauczycieli z historii, gdzie się zawsze historią interesowałem, nawet, wiesz, pomimo jakby ich, gdzie byli strasznie nudni. Jeden koleś, że tak powiem, wszystko leciał z książki, sam nic nie potrafił powiedzieć sensownego, a druga babka się tylko datami interesowała. W kółko trzeba było wkuwać daty. No to taki standard, no właśnie, wypełnić, wkuwać, nie umieć myśleć. Ale takich dobrych nauczycieli, takich, wiesz, naprawdę z pasją. Bywają. I tym większa dla nich chwała, im więcej jest tych bez pasji. Dobra, dzięki. Muszę skończyć rozmowę, bo dużo ludzi dzwoni, a ja chciałem jeszcze pogadać z wami, ale zanim odbiorę, to jeszcze mam jednego taki newsik, może trochę żeby zmienić klimat. Pokażę wam, jakie to jest piękne. Coś pięknego miało miejsce ostatnio. Tada, nie mam odpowiedniej muzyczki. Wiecie, co to jest? To są lampiony. No, noc lampionów miała miejsce w Warszawie. I no, ja to lubię. Ja nie wiem, są różne zdania na ten temat, ale popatrzcie, jak to wygląda. Takie całe niebo światełek, gwiazdek. I jeszcze takie poczucie, że się jest dzieckiem, że się do nieba wysyła światełka. No, co by nie powiedzieć o tym, to mnie to łapie, bo to jest takie marzenie ludzkości, takie właśnie dążenie do gwiazd, to jest inspiracja, to jest dziecięcość taka, żeby właśnie wysyłamy razem światełko, patrzcie. No to jest jakieś oczywiście chińskie lampionki tam za 5 zł, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że przez chwilę jesteśmy razem, jesteśmy jak dzieci, marzymy o tym, żeby być... lecieć do góry, wysłać swój kawałek światełka do góry. Nie jest to piękne? Jest, dla mnie jest, mi się podoba. Więc oczywiście też są inne zdania. Na przykład inne zdania są takie, jak można znaleźć na gazeta.pl od razu. I jak skomentowała gazeta.pl takie wydarzenie? Cytuję. Organizatorzy Nocy Lampionów zaśmiecili miasto. Nie przewidzieliśmy skutków. Koniec. Po czym się są różne wypowiedzi o tym, że strasznie zaśmiecili, że wylądowały w zoo lampiony i druciki tam są i zwierzęta się pokaleczyły i że to szczyt głupoty, komentatorzy piszą na Facebooku, i że lepiej było sprzątać psie gówna zamiast robić jakieś lampiony. I ogólnie taka atmosfera teraz jest. I że mówiliśmy, że tak będzie, że będą śmieci, że trzeba to będzie sprzątać i że po co to w ogóle robić, że to takie tego... I ja tutaj mam, wahałem się trochę, jak to skomentować, że z jednej strony, no faktycznie organizatorzy, jak to organizatorzy w Polsce, nie organizują, tylko po prostu jedą na żywioł, a potem są wszędzie, jest burdel, śmieci, rozpierducha, pożary, nie pożary, bo nikt nie pomyśli. Dobrze, to ja przyznaję, rzeczywiście, fajnie by było pomyśleć i przygotować się, zanim się coś zrobi. Ale z drugiej strony, z kolei jest tak, że jedni wymyślili sobie, żeby wysyłać światła do gwiazd, żeby inspirować, pokazać ludziom, że taki świat marzeń, światełek na niebie, coś pięknego im pokazać, chociaż przez chwilę. A z drugiej strony odpowiedzieli im ludzie, że lepiej sprzątać psie gówno. Jedni o gównie, drudzy o niebie. Nie? Jedni o sprzątaniu, drudzy o inspiracji. Nie? Jedni są tacy, że szukają problemów, że mówią, a co to będzie, a to jest niebezpieczne, a drudzy chcą podbijać kosmos, niebo, chociaż przez chwilę poczuć się pięknie. Kurde, no ja nie wiem, po której stronie stać. Dobra, wiem, po której stronie stać. Wiecie co, ja sobie sądzę, że świat, w którym rzeczywiście będziemy mieli poukładane wszystko i nie będzie pożarów w mieście i zwierzątka się nie pokaleczą i nie będzie psi gówien nawet, taki świat nie będzie miał tego, co najważniejsze w tym świecie. Właśnie tego podbijania świata, tego dążenia do gwiazd. Będzie stał w miejscu, będziemy sprzątać, siedzieć na tym swoim w kółku i będziemy zadowoleni, bo nic się nie dzieje. Bo się nic nie zmieniło. Bo nie ryzykujemy niczym. Bo jest super bezpiecznie i posprzątane i tego. Więc wolę już taki świat, gdzie spali się pół Warszawy, ale wszyscy ludzie są pełni inspiracji, chcą zmieniać świat wokół siebie, podbijać go, mają pasję, i tą pasję się w nich wyzwala, jakimś tam nocą lampionów. I jeszcze oczywiście, jak to zwykle bywa, w takich artykułach na koniec powiedzieli, że organizatorom tak naprawdę chodziło o to, żeby zarobić. No i to w podtekście, bo i to źle, bo zarobili.
jakby nie zarobili, no to może jeszcze, ale jak zarobili, no to jest dowód ostateczny, że to są źli ludzie. Oni tylko chcą zarabiać. No ale popatrzcie sobie, no to są, wiecie, światełka, ogniki i różne tak. Jakbym był w Warszawie, to bym poszedł i zobaczył. Co myślicie na ten temat? Lepiej się zająć psimi gównami, lepiej się zająć porządną organizacją, czy może jednak wysyłanie światełka do nieba, lampionki latające, takie o czarodziejskie wysyłanie do nieba kawałka chińskiego materiału z ogniem, świeczuszką, może jednak warto zaryzykować i posprzątać. Oni potem posprzątali wszystko rzeczywiście i żadnemu zwierzęciu nic się nie stało i żadnego pożaru nie było. No ale było ryzyko. Była zła organizacja? Może była, pewnie była. Więc ja nie jestem zwolennikiem robienia hamowy, jestem zwolennikiem porządnej organizacji i robienia porządnie tego, co się robi. Ale nawet nieporządnie. Są rzeczy ważniejsze w tym życiu. I o tym zapominają ci wszyscy krytykanci. Czyli co myślą tylko o tych psich gównach i sprzątaniu i tym, co może nie wyjść. Pomyślcie o tym, co może to dać, a nie o tym, co może nie wyjść. Dobra? Spróbujcie. Dobra, odbieram ludzi, dużo ludzi dzwoni i ja już się zamykam i mówię cześć, Sylwek. Cześć, Martin. Co myślisz? Mhm. Dobra. Nieźle. Ja najpierw wstawię tych ewangelistów. To, co mnie przeraża, to jest to, że oni kompletnie mają brak poczucia ciekawości świata, prawda? Właśnie. Mają te 15 lat i zupełnie nie są ciekawi tego, co chcą robić w życiu. Mhm. No i teraz, gdzie to jest spowodowane? Bo ja teraz na przykład czasem jeżdżę komunikacją miejską, kiedy dzieciaki widzę, tam pytają się rodziców, co to jest, to jest tamto, rodzic się cicho, nic nie mów i tak dalej. Ta ciekawość jest w nich kłamszona, dziecka. Te małe dzieci, no tak często jest rzeczywiście. No i tak samo później mi się wydaje, że w szkole, że to dziecko patrzy, aha, rodzice w sumie nic mi nie dadzą zrobić, nic mi nie powiedzą, no to kto mi coś powie? Nauczyciel też nie powie, no to dostają rówieśnicy. No, ale oni są tacy sami, jak i ten... I ci, no i się koło wszyscy zakręca, nie? No. No dobrze, ale wiesz co, bo to jest... No wszędzie ogólnie tak jest w Europie. W Stanach już tak nie jest do końca, bo tam są jednak dzieci bardzo praktycznie wychowywane, że wiedzą, że trzeba zarabiać, pracują, różne tam prace robią bardzo wcześnie i są takie realistyczne bardziej. Ale w Europie... No to jest wszędzie podobnie, ale Polska to jest naprawdę ewenement. Tutaj ludzie są, ci młodzi ludzie wyprzedzają wszystkich w tej swojej głupocie, braku ciekawości, jakichś idiotycznych, paranoicznych przekonaniach, że trzeba zdać test, a nie cokolwiek umieć. Oni się dziwią w ogóle, że się, jak się im przedstawi pomysł, że musisz umieć coś w życiu, musisz sam wiedzieć, a nie tylko zdać egzamin. To dla niego to jest nowość. No i to jest ewenement w Polsce. Dlaczego w Polsce? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Oj, ciężkie pytanie. Myślałem, że to ogólnie na świecie jest dość podobnie, ale no jak to jest? W Europie jest podobnie, ale Polska się naprawdę wyróżnia tutaj. Bo w sumie nie wiem, gdzie szukać przyczyn, bo ta ciekawość jest naturalna w człowieku, co nie? Ona jest tam zabita. Mhm. Tak mi się wydaje. Przynajmniej była. No bo jak ja miałem 14 lat, no to miałem już takie przemyślenia, że tak naprawdę warto coś szukać w tym życiu, warto coś tworzyć, warto naprawdę coś robić, żeby się być ciekawym. No wokół mnie też byli sami debile, ale mi tej ciekawości nie zabili we mnie. Dzięki temu się rozwijam. No szkoła rzeczywiście zabija strasznie ciekawość. Ja byłem bardzo ciekawy różnych rzeczy, ale właściwie wszystkie przedmioty w szkole, jak już zacząłem chodzić i słuchać tego trajkotania, tego dat i tych egzaminów, budowy komórki, to zabiło mi całą ciekawość. Przestało mnie interesować, jak jest zbudowana komórka, bo miałem to w szkole. Przestała mnie interesować historia, która jest jednym z chyba z najciekawszych tematów w szkole. No bo właśnie kazali mi się wkuwać, odpytywać i nikt się nie spodziewał, że będę cokolwiek rozumiał z tego. No i to zabiło we mnie ciekawość, ale potem ją odzyskałem. Jakoś jak zacząłem już sam dla siebie trochę się tym zajmować, to bardzo szybko odzyskałem. Szkoła robi jakoś fatalną robotę. Jakoś w Polsce jest taka dziwna znieczulica, bo na przykład robię takie czasem eksperymenty, jeżdżę sobie autobusami po Warszawie i żongluję w autobusie. Po prostu biorę kulki i żongluję. No. No i ile razy tam jechałem, to zupełnie ludzie się odwracali, albo nawet narzekali, że co, to tamto. No jakoś tak po prostu straszną znieczulicę, że każdy tylko sobą interesuje, ma innych głęboko w dupie. Mam takie przemyślenia. Ale to jeszcze chciałem o jednym powiedzieć. No. Bo jeszcze raz dzwonię.
bardzo mi się spodoba twoja audycja o grach, gdzie robiłeś gry ze skraczami. Nie wydaje mi się, że tak źle wyszła. Kilka osób dzwoniło, może nie aż tak dużo jak podzielałeś, ale mi się wydaje, że wyszło całkiem fajnie. Ale mało ludzi jakoś oglądało, nie wiem dlaczego. Na kontestacji trochę sztywności jest ostatnio dużo i chyba ci weselsi sobie poszli. Ja teraz bym chciał odwrócić trend i zacząć robić takie bardziej żywe, śmieszne rzeczy, eksperymentować więcej, próbować, zmieniać, bo z stęchlizną zalatujemy trochę już. Zawsze tak, tak jest. To Martin, trzeba... bo ty to jesteś, do tego mi się wydaje najlepszy w tym razie. Trzeba odświeżać, nawet jeżeli coś się rozbije przy okazji i spali. Ja szybko ci przygotowałem zagadkę. Mhm. To będzie Marysza Kill i masz do wyboru pijak, złodziej, podpalacz. O ja! Pijak, złodziej, podpalacz. Więc ja wybieram pijak z pijakiem. O, pijaka bym przerżnął, tak? I teraz kogo zabić? Pijak, złodziej, podpalacz. Pijak, złodziej, popatrz. Czekaj, kogo miałem przerżnąć? Pijaka. Pijaka! No to złodziejem się żenię, a podpalacza zabije. Dobra, mówię? Dzięki wielkie, nie przedłużam. Dzięki bardzo. A to nie było łatwe, to było niełatwe. Bardzo dobra gra, właśnie można by chociaż raz zagrać w każdej audycji. Czekajcie, co tu chciałem wam powiedzieć? Aha, nikt nie chce powiedzieć coś o lampionach? Powiedzcie coś o lampionach. Dzwoni ktoś, kogo nie znam. Może pierwszy raz. No, fajnie, witaj, cześć. Martin. Hej. Ja chciałem na początku powiedzieć, że no nie tylko w szkole jest problem taki, że ona zabija kreatywność, ale też dużo jest innych rzeczy, na przykład poprzez lektury ludzie zrażają się do czytania książek w ogóle. No, to też ten sam problem. No. To totalnie przez lektury się zrażają. A druga sprawa, niestety, ale uważam według mnie, że jest jedna z głównych spraw, to jest właśnie to, że powstało na YouTubie tyle tych osób, które kręcą filmy o grach komputerowych i inne rzeczy, i to jednak odciąga młodzież od nauki. A rodzice myślą, że to jest super, że to jest w porządku, no bo dziecko interesuje się grami, no jakoś tam stara się kontakt utrzymywać z ludźmi, ale już edukację to ma gdzieś tam daleko w dupie, za przeproszeniem. Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy to jest powodem. Ja wiem, że to jest na pewno... No ja wiem, jak się to człowiek czuje, kiedy z jednej strony ma do wyboru popracować, pouczyć się przez godzinę, a z drugiej oglądać telewizję albo gapić się na filmiki na YouTube. No to bierze tą telewizję i filmiki i nic nie robi. Ale z drugiej strony, jak widzi, że ktoś kręci filmy albo prowadzi audycję albo coś takiego, to się zaraża jego entuzjazmem i z kolei on chce to robić i zaczyna próbować i zaczyna mieć pasję. Więc to się trochę równoważy. Wiesz, ja słuchałem kiedyś audycje w radiu w Trójce, jakieś takie programy, te spostrzeżenia pana Henia, co tutaj przed audycją puszczam, czy coś, i zaraziłem się tym lubieniem gadania do mikrofonu, bo pamiętam, jakie to jest fajne. I zacząłem robić podcasty. Jak zacząłem robić podcasty, to zacząłem robić piosenki i tak dalej. Więc to, jak się jest ciekawym, to nawet bierne gapienie się w ekran wzbudza w tobie właśnie jakąś większą pasję, ciekawość, podsuwa ci pomysły. Ale dzieci nie są ciekawe teraz niczego. Są. Dlaczego nie są? To jest chyba naturalne w człowieku. Nie, to jest u nich zabijane momentalnie, dlatego że teraz wszyscy biegają, rodzice pracują, gdzieś tam średnio się interesują dziećmi. Ja na przykład mam przykład taki, że odpowiedzialność jest zrzucana na nauczycieli, żeby się opiekowali dłużej jednym dzieckiem, bo rodzic nie może przyjechać w danym momencie. I to jest zrzucane na nauczyciela, żeby nauczyciel się nim zaopiekował, bo ja nie mogę nic zrobić, żeby po niego przyjechać. Nic, kompletnie nic. No dobra, ale to nic nie zmienia tutaj. A nauczyciele z drugiej strony nie chcą wychowywać dzieci, bo potem mają zarzuty od rodziców, że je wychowują, a nie uczą. Rozumiesz? I to jest takie... Nie wiem, ludzie jakoś tylko na zarzuty patrzą, kto jest winny. Zamiast właśnie wziąć jak te lampiony, mieć to podejście, że no dobra, ryzykujemy, może coś się spali, ale róbmy coś dla samej inspiracji, dla pasji, dla tego
faktu, że robię coś dobrego. Nieważne, że mnie potem skończę w pierdlu, ale wiem, że zrobię coś dobrego, ważnego i to, co się powinno zrobić. No tego no, brakuje. Ja mniej więcej to robię, na przykład zgłębiam religię, tak? Chcę się nawrócić, tak? Chcę w jakiś sposób poznać istotę Boga, bo wiem, że on istnieje tak naprawdę. No, a to już temat na jedną audycję. No, dobra, to jeszcze odbiorę, bo mi tu dużo ludzi dzwoni. Poczekaj, tylko chciałem jeszcze się odnieść do tych Alabamów. No. Uważam, że to jest dobra inicjatywa i że tam jak jest coś tylko spalą? Nie, tam spalą, dupa. Jedyne co było tam takie nieeleganckie, to to, że nie posprzątali. I tylko to bym naprawił. Posprzątali, no właśnie, przez dwa dni potem sprzątali zoo. Tak? Tylko sprzątali. Po cichu. A zamiast drzeć mordę do telewizji, że teraz sprzątamy zoo, to po prostu wzięli po cichu, poszli i posprzątali. Fakt, że źle to zorganizowali. No. A dlaczego? Nie podpaliliby nic. Myślę, tutaj na filmiku widzę, że to jakaś... Wiesz co, jak wysyłasz 10 tysięcy palących się papierów po całej Warszawie, no to przecież to naprawdę zgroza trochę. No ale to aż się prosi. I by zgasło, zanim by podpaliło cokolwiek. Wiesz co, ale to jest prawie jak broń. Jakby ktoś chciał spalić miasto, no to najlepszy sposób jest wziąć i wypuścić takie lampiony palące się, jak się tylko trochę wiatr zrobi, poprzewraca to wszystko, wpadnie na drzewa i zacznie się coś palić. Nie, no to... No być może, nie jest coś takie. Nie wiem, nie robiłem nigdy tego, ale w sumie nie wiem też. Nie, no ja rozumiem, że ktoś się może bać tego. Wiesz, jakie jeszcze zarzuty? Właśnie, kto się przypierdzielił do tych lampionów? Na przykład lotnisko oczywiście też. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pilnuje bezpieczeństwa ruchu lotniczego i przypomina, że istnieje obowiązek zgłaszania zamiaru wypuszczania takich przedmiotów. Nawet nie tylko lampionów, balonów. Balonów, jak wypuszczasz balonik, to powinieneś zgłosić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. No bo może wkręcić się w silnik samolotu. A nie może? No może. Ale przecież to daleko nie leci, tak jak samolot. A przylatywały, facet podawał tutaj przykład, właśnie, że leci, że na przykład latające, gdzie on tutaj napisał? O, na przykład przylatywały do Okęcia takie zabawki wypuszczane z Gocławia. Także trochę dolatują. No. To nie zły mają drogi. No, mają zasięg. Ale mi to przypomina Drogę Mleczną, wiesz, dlatego to jest takie piękne, bo to mi przypomina taką Drogę Mleczną z gwiazdami, tak, no coś pięknego po prostu. To jest piękne, potrzebujemy czegoś takiego, nawet jeżeli to jest ryzykowne. No bo zwłaszcza ludzie w Polsce, przecież jest taka apatia dookoła, ogarniająca wszystkich. Wszyscy negatywnie nastawieni, a to przynajmniej pozytywnie nastawia. Tak, bo i patrzymy w górę, a nie na te psie gówna na dół, no właśnie potrzebujemy tego, no wiem, że niebezpieczne, ale... To jest dużo potrzebniejsze. No. Czasem trzeba naprawdę spalić pół miasta, żeby uratować ludzi, duszę, ducha, tego, nie? Ożywić. Taka chwila oglądania czegoś takiego, jeżeli człowiek nie jest jeszcze taki w pełni, no już bezuczuciowy, to go nastawia uczuciowo i pozytywnie do tego wszystkiego. Uruchamia się w nim takie człowieczeństwo. Jak na to no patrzy. Właśnie, wiem, coś takiego. Dobra, dzięki, bo dużo więcej ludzi dzwoni. Na razie. Muszę się trochę przyspieszyć. Ludzie na czacie mówią, Kamil mówi, na Marsa, a nie świecidełkami się bawić. No właśnie o to chodzi, o Marsie. To jest właśnie ta droga do Marsa. O tego Marsa mi chodzi, że no. O, cześć. Halo? Halo? O, działa. Działa. Cześć. To żeński głos dzwoni. Cześć, Martin, Karola z tej strony. Cześć, cześć. Ja odnośnie lampionów, ja takie lampiony puszczałam. W październiku tamtego roku były urodziny u koleżanki moich córek. I jedną z atrakcji właśnie wymyśliliśmy, że puścimy takie lampiony, nie? No. I poszliśmy gdzieś tam w okolice tego Zalewu Lubelskiego, no żeby w takim właśnie bezpiecznym miejscu, nie? No tak. No i to był taki park, wiadomo, taki teren troszeczkę rekreacyjny, tam ludzie na rowerach jeździli, biegali, pili piwo, palili papierosy, wychodzili z psami, a myśmy wyszli z lampionami. Wszystko nielegalnie, od razu Ale myśmy wyszli z lampionami i nagle wszyscy widzą, że można robić coś innego, po prostu. No. I wiesz, opadają szczęki i się cieszą, i podchodzą, i pytają, i chcą potrzymać. No. Jest po prostu fajnie i w życiu bym się nie zastanawiała, czy to później sprzątać, czy to w ogóle w ogóle nie o to chodzi. I to nawet nie jest koszt alternatywny, nawet sprzątanie tego, to nawet nie takie kategorie, to w ogóle nie jest żaden problem posprzątać. Właśnie to się nawet fajnie sprząta, to jest część całej zabawy, że zbieramy to sobie potem i to też jesteśmy razem i to jest...
Nie wiem, ja nie widzę problemu. Ale to jest, tutaj. Wiesz, tak samo, nie wiem, zacząć robić jakieś fajne pierogi i wiesz, że uwalisz cały stół, całą, jakiś duży garnek, stolnicę, nie, mąka wszędzie dookoła, podsmażanie składników, no po prostu wiesz, że ten, no i czy to cię powstrzyma, kiedy to jest takie pyszne, jaka fajda, jak się to robi, no to jest coś takiego, no wtedy można nic nie robić, kiedy wiesz, że to cię gdzieś tam później trzeba będzie pozamiadać, nie? Także dla mnie to właśnie, co byś powiedziała, że bardziej potrzebujemy teraz bezpieczeństwa czy inspiracji? Inspiracji przede wszystkim. No, zdecydowanie. I to też jest a propos szkoły, bo wiesz, są dwa powody, dla których się zostaje nauczycielem. Wiesz jakie? No. Pierwszy to lipiec, a drugi to sierpień. I tak to działa, ale niezależnie tej winy ja widzę, no bo mam córki w szkole, sama troszeczkę, nie, w szkole muzycznej pracuję, więc wiem i można, mieć durne reformy i durne programy nauczania i wszystko to może mieć, system być po prostu do bani, ale od tego jest człowiek, żeby sobie z tym radzić i żeby to zmieniać od środka. I da się zawsze, niezależnie każdy przedmiot. Ja miałam różnych nauczycieli też i oczywiście, że potrafię totalnie zniechęcić. Tak samo moje dzieci. Już moim dziewczynom odpuszczam. Uczenie się historii, data, zdarzenie. W ogóle nie robię. Daję im czas, żeby właśnie robiły to, co chcą. Bo sama też pamiętam, tak jak ty, kiedy zaczęłam sama pewne rzeczy odkrywać, nie? Właśnie, budowę komórki, czy fakty historyczne, kiedy po prostu pojawia się chęć i czynnik woli, jakie to jest po prostu potężne źródło edukacyjne, nie? I tylko w ten sposób warto się edukować. A jeszcze takie był fajny, nie wiem, czy ty, jak wygląda reforma edukacji w Polsce na przykładzie zadania z matematyki. Mogę przeczytać taki... Tak, przeczytaj to, zapomniałem o tym. Rok 1950. Uwaga, Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na drewno kosztowało 4/5 tej kwoty. Ile zarobił Drwal? Rok 1980. To zadanie brzmi. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na drewno kosztowało 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił Drwal? 2000 rok. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie drzewa na drewno kosztowało 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20 zł. Zakreśl liczbę 20. Rok 2010. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. W tym celu musiał wyciąć kilka starych drzew. Podzielcie się na grupie, odegracie krótkie przedstawienie, w którym postarajcie się przedstawić, jak w tej sytuacji czuły się biedne zwierzątka leśne i rośliny. Przekonajcie widza, jak bardzo niekorzystne dla środowiska jest wycinanie starych drzew. No i wreszcie 2013 rok. Drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj Drwala. Właśnie jesteśmy na tym etapie. Dokładnie. Ale wiesz, mnie jeszcze dziwi też coś takiego, bo często rozmawiam z rodzicami, obserwuję i słuchaj, rodzice bardziej się przyjmują i co dziecko dostanie z testu czy coś takiego, niż to, jak dziecko traktuje koleżankę. No albo właśnie. Co myśl, jak się... To mnie dziwi. Ja zawsze będę bardziej przeżywać, nie? To, jakim dziecko jest człowiekiem, czy jak sobie poradziło w takich życiowych, praktycznych rzeczach. No pewnie. Niż tym, co zostało z testu, bo wiem, jak to działa. I to mnie dziwi, że wiesz, i rodzice, i nauczyciele, którzy po prostu jadą po minimalnej linii oporu, czy realizują program nauczania, tak? No to jest minimalna, bo to trzeba naprawdę dużo dać od siebie, żeby w tym, żeby czegoś uczyć w takim systemie, jaki jest. No i tutaj razem, tutaj nie ma co się dziwić po prostu dzieciakom, nie? Że one korzystają z tego, że się od nich tak samo mało wymaga i wystarczy mieć gdzieś tam piątkę. Ale jak spytasz każdego 18, 19, 20-latka, co on umie robić lub co chciałby lub w czym jest dobry, to powie, że nie wiem. Tym się jakoś nie martwi. Niestety powie, że nie wiem. Nawet no, to, że czegoś nie umie, to okej, ale to, że nie ma żadnych pomysłów, co może robić fajnego, że w ogóle chcieć cokolwiek robić. No, dokładnie. To straszne jest, ale mnie przeraziłaś. Dobra, dzięki. Ale też dam się na wesoło. Dobra. No to cześć. To była Karolina. I właśnie coś mądrego miała do powiedzenia. A ja tutaj przypomnę, że zaczęła się już audycja Freedomia dla tych, co słuchają na żywo. Akurat mamy taki okres przejściowy w kontestacji, że można jednocześnie słuchać audycji przez radio, przez Shoutcast. Jak się wiecie, na stronę naciśnie słuchaj, to tam leci co innego, a co innego przez stronę po prostu na www.kontestacja.com. To, co teraz widzicie i słyszycie z wideo na żywo. Ale już kończę, ale temat jest ważny, dlatego tak trochę dzisiaj przedłużyłem i ludzi chcę jeszcze odbierać, bo wydaje mi się, że to jest ważniejszy temat od wszystkiego, co teraz mówimy. Bo znam kraj, ważniejsze nawet niż te socjalizmy, niesocjalizmy, podatki, bankructwa, naprawdę ważniejsze, bo to ludzie są światem.
No, budynki, kapitał i wszystko, to jest wszystko mało ważne w porównaniu z ludźmi, z ich sposobem myślenia właściwie, z tym, co mamy w głowie, my tutaj, ludzie mieszkający na jednym terenie. To jest dużo ważniejsze, bo przykładowo w takiej Wielkiej Brytanii socjalizm kwitnie, nie? Wszystko jest za darmo, socjal, bezpieczeństwo społeczne i tak dalej. Ale ludzie mają inną mentalność, coś innego mają w głowach i w sercach też. Mają tą inspirację, mają to przekonanie, że trzeba robić dobrze swoją robotę, na przykład. Że trzeba dbać o innych. Takie różne rzeczy, których w szkole polskiej w życiu nie usłyszycie. Dla nich tam to jest jednak ciągle jeszcze norma. I to właśnie to jest norma, to jest normalne ludzkie podejście. I fakt, że jest to podejście inne niż wśród Polaków, daje straszną, kolosalną różnicę. Mimo, że tam socjalizm marnuje dużo pieniędzy tym ludziom, demoralizuje, bo to zawsze demoralizuje, to dzieje się to dużo wolniej i mimo wszystko żyje się o wiele lepiej, bogaciej i przyjemniej w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Dlatego to jest podstawowy temat, bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat. Dobra, no i skończę teraz, bo przedłużyłem bardzo. Do następnego razu, no, co jeszcze chciałem powiedzieć, na koniec tylko do gimnazjalistów mam do powiedzenia to. I nie idźcie tą drogą! To powiedział wam prezydent, tylko weźcie i zacznijcie się uczyć dla siebie, bo bycie debilem jest nie tylko żenujące, ale jest tragedią, którą sobie sami robicie w życiu. Nie możecie nic zrobić gorszego dla siebie samych, niż to, co robicie teraz. Czyli zadowolenie z siebie, spędzanie czasu w szkole tylko, żeby oceny mieć, wypełnienie dobrze, a w głowie zero, albo nawet mniej. No. Ogłoszenie na sam koniec. W Radiu Kontestacja mamy takie małe zmiany. Teraz okres będzie przejściowy. Audycje na żywo nie będą więcej nadawane przez Shoutcasta. Tą technologię, którą mieliśmy przez ostatnich kilka lat. Mamy, wszystkie audycje będą nadawane tak jak Lewatywa Mózgu i Raport Martina wcześniej, właśnie taki program pilotażowy, eksperymentalny, więc po prostu będzie trzeba wejść na stronę www.kontestacja.com i będzie okienko i będzie sobie leciała audycja po staremu. Większość, znaczy ta audycja niby, audycje będą miały jakiś tam obraz wideo, ale przeważnie to tam chyba nic nie będzie w tym obrazie wideo. Więc będzie po prostu radio po staremu, tylko po prostu inna technologia. Plusów jest dużo i od razu mówię, że tak, można słuchać tego przez komórki, przez tablety i przez wszystko. Po prostu trzeba wchodzić na www.kontestacja.com na wszystkie audycje na żywo do tej pory, które słuchaliście. I to koniec ogłoszeń. Dzięki wszystkim, którzy sponsorują nasze programy. To jest ważne dla nas, ale wcale nie najważniejsze, wbrew pozorom. Najważniejsze jest to, co robimy, w tym, co robimy, najważniejsze jest nasze przekonanie, że robimy to, co słuszne, a nie chęć zarabiania, ani trochę. Mimo, że czasami takie wrażenie powstaje, bo chcemy ludziom przypomnieć, że nie ma nic złego w zarabianiu. I oczywiście, że tak jest. Ale ja będę z kolei próbował przypominać, że pasja, chęć, marzenia, robienie tego, co słuszne, inspiracja, takie lampiony, to są te rzeczy, które nas prowadzą gdzieś. To jest ten motor napędowy. Coś, co sprawia, że życie jest fajne, że ludzie są fajni, że żyje się dobrze i szczęśliwie i człowiek jest zadowolony i robi to, co dobre, słuszne, fajne. Super się patrzy rano w lustro. No chyba, że ktoś ma nadwagę, jest za gruby i sobie przypomina, że powinien schudnąć, to wtedy gorzej. Ale i tak dobrze. Dobrze. No to tyle. Do następnego razu. Jak macie jakieś komentarze, to piszcie. Albo piszcie maile na www.kontestacja.com. Dobranoc! Albert! Wychodzimy!